Ta konferencja ma pewien również i aspekt osobisty, gdy idzie o moją osobę, bo chciałbym się nieskromnie przyłączyć do grona tych jako uczestnikach Marca 68. Mam swoje własne wspomnienia wynikające z tego, czym był Marzec 68 we Wrocławiu i w Uniwersytecie Wrocławskim. No, marzec 1968 roku jest jednym z miesięcy polskiego kalendarza składającego się na cykl wydarzeń określanych jako czerwiec, październik, marzec, grudzień, znów czerwiec, później sierpień i jeszcze jeden grudzień. Te uproszczone pojęcia określają jednak jakże złożone zjawiska, które zwykle były znacznie bardziej rozciągnięte w czasie i nie ograniczały się tylko do miesięcy z tego polskiego kalendarza. Tak też jest z marcem 1968 roku. Można też, jak sądzę, mówić o nim na różne sposoby, gdyż pod pojęciem wydarzenia marcowe kryje się kilka niekoniecznie ze sobą powiązanych, a niekiedy wręcz wykluczających się i przeciwstawnych wątków. Polski marzec 1968 roku może być wpisany jako wpisujący się właśnie jako pewien czynnik wydarzeń europejskich rozgrywających się w tym czasie w wielu krajach Europy leżących po obu stronach rozciągniętej żelaznej kurtyny. A więc ten polski marzec może być postrzegany jako świadectwo wspólnoty przeżywania pewnych wydarzeń na gruncie europejskim. Dla ludzi, którzy w 1968 roku, tak jak ja, studiowali, zwłaszcza szczególny, być może nawet najważniejszy, jest właśnie studencki nurt marca, związany z wiecami i strajkami. Polscy studenci odwoływali się wówczas do tych samych haseł i wartości, co ich czescy i słowaccy koledzy. Występowali pod hasłami wolnościowymi, odwołując się także do lewicowej, ale niekomunistycznej frazeologii. Walczyli w pierwszej kolejności o demokratyzację i liberalizację systemu, a także o prawo do życia w prawdzie, co chyba było szczególnym rysem charakteryzującym tę postawę, naszą postawę. Stąd może wzięło się jedno z najbardziej znanych haseł marca: prasa kłamie. Pamiętam alternatywny, nieoficjalny pochód pierwszomajowy 68 roku, w którym brałem udział, i hasła z tego pochodu nawiązujące do tego, takie jak: czytajcie świerszczyk, bo nie kłamie, prawdę dziś mówi tylko miś. Kto był wówczas dzieckiem, wie, co to były za tytuły prasowe wówczas. Dla pokolenia działaczy studenckich, którzy wzięli czynny udział w rozgrywających się wypadkach w latach 70., wydarzenia marcowe miały szczególne znaczenie formacyjne, bowiem wielu z tych ludzi działało później właśnie w opozycji demokratycznej, a po sierpniu 1980 roku znalazło się wśród działaczy i doradców Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dla wielu ludzi marzec był wręcz momentem przełomowym w ich życiu. Niemało osób wystąpiło wówczas z partii, jeszcze więcej z niej wyrzucono.
Ale prawdopodobnie najwięcej osób w 1968 roku rozstało się wówczas ze złudzeniami. A jednocześnie w marcu zaczął się proces zbliżania do siebie katolików i ludzi o innych doświadczeniach, często lewicowych, nawet często komunistycznych. Okazało się wówczas, że nie światopogląd czy stosunek do religii są sprawami naprawdę dzielącymi ludzi, lecz ich stosunek do zasad fundamentalnych, wolności, sprawiedliwości czy demokracji. Wydarzenia marcowe sprawiły, że w polskim życiu społecznym wystąpiło po raz pierwszy, bodaj od wielu lat, zjawisko solidarności. W dodatku to zjawisko uwidoczniło się publicznie. Po usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego dwóch studentów, Adama Michnika i Henryka Schleifera, w imię elementarnej solidarności wystąpili w ich obronie koledzy, organizując 8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu wiec, który, jak wiadomo, został brutalnie rozpędzony pałkami przez przybyły na teren uczelni aktyw robotniczy oraz zwarte oddziały Milicji Obywatelskiej. Wiec ten właśnie zapoczątkował falę solidarnościowych wystąpień studenckich w szkołach wyższych niemal w całej Polsce, także w moim Wrocławiu. Dowiadywaliśmy się o tym, co się działo w Warszawie, nie z prasy, nie z mediów, ale przez nieoficjalne formy komunikowania się, nie tylko braci studenckiej. Prewencyjnie, żeby we Wrocławiu do podobnych wydarzeń nie doszło, odbywały się spotkania, między innymi w domu studenckim, w którym ja wówczas mieszkałem, z udziałem ówczesnego wojewody wrocławskiego, a późniejszego szefa Urzędu Rady Ministrów Bronisława Ostapczuka. Przekonywano nas wówczas o tym, że nie warto solidaryzować się z Warszawą. Kiedy pytaliśmy, a co się stanie, jeśli jednak we Wrocławiu postąpimy podobnie, odpowiedział zaskoczony, no to wybierzecie nie najlepszy sposób angażowania się w sprawy publiczne. Marzec 1968 roku możemy dziś postrzegać jako świadectwo antykulturowego oblicza ówczesnego reżimu. Dla środowisk intelektualistów polskich był on wstrząsem i stanowił znaczący przełom w kształtowaniu się ich stosunku do obozu władzy. Dla ludzi kultury, nauki i sztuki marzec po ponad 30 latach nadal jawi się głównie jako antyinteligencki pogrom. To wtedy właśnie w środkach masowego przekazu z niezwykłą brutalnością atakowano z nazwiska pisarzy i naukowców, w ślad za partyjnymi działaczami, odmawiając atakowanym nie tylko walorów ideowo-moralnych, ale także po prostu zawodowych kwalifikacji, o czym dzisiaj rzadko się pamięta. A jednocześnie na powierzchnię życia umysłowego wypływali ludzie nowi, którzy bardzo często awanse zawdzięczali niezdolnościom, lecz politycznej dyspozycyjności, między innymi owi słynni docenci marcowi. A liczne książki, których autorów oficjalne czynniki uznały za niepokornych, niezależnie od stopnia zaawansowania, zostały wstrzymane. Niektóre nie ukazały się w obiegu publicznym w ogóle. Poszły na przemiał lub rozsypano gotowy już skład. Na półki trafiały filmy uznawane przez władze za antypolskie.
Mówiąc o marcu 1968 roku, tak sądzę, również należy uświadomić sobie antynarodowy wymiar czy charakter działalności ówczesnych władz komunistycznych. Na ogół pamiętamy, iż wyrządziły one krzywdę obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego. Należy jednak mieć świadomość, iż przyniosły także olbrzymie szkody społeczeństwu i państwu polskiemu. Posługiwanie się hasłami antyinteligenckimi czy antysemickimi przez władze PRL, zwłaszcza w kontekście przeżywanego na ziemiach polskich Holokaustu, ukształtowało nader negatywny obraz Polski i Polaków, który do tej pory niekiedy jest przywoływany, utrwaliło fałszywe stereotypy do dziś jeszcze pokutujące w świecie. Najmniej rozpoznanym wątkiem wydarzeń marcowych pozostaje, mimo upływu lat i opublikowania znacznej liczby ważnych publikacji na ten temat, skomplikowana rozgrywka polityczna w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na wiele pytań, które od wielu lat, pytań badawczych, są stawiane, formułowane, nadal nie potrafimy udzielić odpowiedzi. Chociaż stopniowo znajdujemy dokumenty, prokuratorzy mówią dowody, czy materiał dowodowy, czym świadczą chociażby i informacje z ostatnich dni, związane z biuletynem Instytutu Pamięci Narodowej. Na wiele pytań jednak stopniowo znajdujemy odpowiedź. Mimo jednak tych trudności nie ulega wątpliwości, że w ocenach roli kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musimy zwracać na rolę, jaką odegrała związana w początku lat 60. nieformalna grupa działaczy partyjnych i państwowych skupionych wokół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zarazem prezesa Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację generała Mieczysława Moczara, późniejszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jej cele tej grupy niełatwo określić. Wiemy jednak, że posługując się hasłami populistycznymi, antyinteligenckimi, antysemickimi, nacjonalistycznymi, w sposób zawoalowany członkowie tej grupy głosili potrzebę stworzenia silnej władzy o charakterze autorytarnym. W kolejnych latach z tak zwaną grupą Moczara związała się nieformalnie niemała część działaczy różnych szczebli aparatu partyjnego, w tym wielu młodych spod znaku Związku Młodzieży Polskiej, którzy pragnęli szybkich awansów. Do zajęcia miejsca po starszym pokoleniu komunistycznych rządców kraju potrzebowali mocnego pretekstu. W sposób nikczemny, chcę to podkreślić, nikczemny posłużono się w tej rozgrywce, licząc, co było szczególną nikczemnością, na to, iż Polacy wyzwolą w sobie uprzedzenia antysemickie, posłużono się w związku z tym kartą żydowskiego pochodzenia części starych komunistów. To był dowód tego szczególnego, w cudzysłowie oczywiście, zaufania do narodu polskiego. Takich postaw w polskim narodzie między innymi oczekiwano. Paradoksalne jest to, że marzec 1968 roku pozostaje najsłabiej i zarazem najlepiej rozpoznanym kryzysem w całych dziejach PRL. Jest to między innymi i dlatego, że ci, którzy byli wówczas bici i zamykani w więzieniach, nie bardzo lubią o tym mówić, bojąc się nuty kombatanckiej. Ci zaś, którzy ich bili i brutalnie atakowali w środkach masowego przekazu, też niechętnie wracają do tamtych wydarzeń, zwłaszcza jeśli w latach 80. znaleźli się w obozie opozycji skupionej wokół Solidarności. Stąd zasadnicza rola w wyjaśnianiu zagadek tego okresu przypada historykom. Jestem przekonany, że
Dzisiejsza konferencja przyczyni się do rozjaśnienia i wyostrzenia obrazu marca 1968 roku. Kończąc, chcę powrócić do moich osobistych wspomnień z tamtym okresem. Jeśli dzisiaj odkrywam w sobie od czasu do czasu pewne bardzo skromne pokłady odwagi pośród szeroko otaczającego moją psychikę lęku w związku, czy lęków, obaw w związku ze sprawowaną przeze mnie funkcją, to ta odwaga, mówię to wprost, ma swoje źródła w marcu 1968 roku. Tak jak i dzisiaj, tak i wówczas, mimo wielu obaw, mówmy wprost, mimo strachu, zdecydowałem się, poproszony przez grono bliskich mi przyjaciół, pójść marcową nocą pod pocztę, pod budynek Poczty Głównej we Wrocławiu, gdzie kilkunastu z nas postanowiło, że od jutra, dnia następnego, spotkamy się przed budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego przy pomniku Szermierza. Kto zna Wrocław, wie, gdzie to jest, gdzie to miejsce jest. I przyszliśmy tam w czasie, kiedy w Auli Leopoldińskiej odbywała się konferencja aktywu Zrzeszenia Studentów Polski. I staliśmy i publicznie dyskutowaliśmy, otaczani przez coraz większą grupę studentów, przede wszystkim Uniwersytetu. My z Uniwersytetu, z Politechniki, z Akademii Ekonomicznej. Z kilkunastu zrobiło się kilkudziesięciu, a później kilkuset. I wyleciał do nas prowadzący obrady przewodniczący Rady Okręgowej. Pamiętam do dzisiaj tego człowieka z trzęsącymi się rękoma, zwrócił się do nas z prośbą, żebyśmy weszli do budynku, nie wiecowali, bo przecież możemy rozmawiać. Nie zgodziliśmy się na tego rodzaju propozycje, natomiast sami zorganizowaliśmy spotkanie po południu w tej samej auli. Uniwersytet wówczas nie mógł pomieścić wszystkich, którzy chcieli w tym spotkaniu uczestniczyć. Sformułowaliśmy pewne postulaty i rozeszliśmy się. Po kilkudziesięciu godzinach, nie wiem, nie pamiętam jak długo ten czas biegł, wróciliśmy, ponieważ oczywistą jest rzeczą, że było rzeczą, że te postulaty nie zostały spełnione, i rozpoczęliśmy strajk w Uniwersytecie. Te sale Uniwersytetu Wrocławskiego, Aula Leopoldyńska, sala Oswalda Balcera, Romana Longchamp de Berrier, zamordowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, kojarzą się nam w Uniwersytecie nie tylko z dydaktyką, ale także z tym marcem. I pamiętam strach, jaki nas ogarniał, kiedy pan profesor Alfred Jan, rektor Uniwersytetu, przyszedł do nas, kiedy po kilku dniach grupa strajkujących topniała. Byliśmy powoływani do odbywania szkoleń wojskowych przez studium wojskowe. Inni uznawali, że wyczerpały się nasze możliwości wpływu na współczesność. Zgromadzeni w auli wysłuchaliśmy profesora Jana, który powiedział, te słowa zapadły mi do serca i zostaną ze mną do końca moich dni. Grozi wam olbrzymie niebezpieczeństwo. Muszę przejąć za wasze bezpieczeństwo odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność za was wymaga, bym stwierdził, że strajk od tej chwili jest nielegalny. Proszę, opuśćcie uniwersytet. Niewiele w moim życiu jest przykładów odwagi, którą mógłbym się szczycić. Ale wówczas zdobyłem się wspólnie z obecnym dziennikarzem Dziennika Wrocławskiego Słowo Polskie, Cezarym Kaszewskim, do wyjścia na podium i apelowania publicznie do studentów, żebyśmy zostali. Że mimo tego plakatu, który sami namalowaliśmy, który wisiał na jednym z okien auli,
Witamy 5000 argumentów towarzysza Piłatowskiego, a to byli milicjanci nocujący w hali ludowej, byśmy jednak pozostali i swoją obecnością świadczyli, że oczekujemy na rozmowy. I po kilkudziesięciu minutach profesor Alfred Jan wrócił i powiedział: w trosce o wasze bezpieczeństwo oświadczam, że od tej chwili strajk ponownie jest legalny. Zapłacił za to nieżyjący profesor Alfred Jan utratą stanowiska rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i pewną samotnością, także, o czym ostatnio się dowiedziałem, w związku z postawami grona bardzo bliskich mu, tak myślał, ludzi wówczas. Powrócił do życia aktywnego dopiero w roku 1980, publicznego, aktywnego życia, nienaukowego, bo to cały czas prowadził, kiedy stanął na czele Komitetu Budowy Rotundy, w której dzisiaj umieszczona jest panorama Racławicka, Kossaka i Styki. Niech mi państwo wybaczą, że wspomniałem o tym moim marcu, ale jak sobie myślę, czym jest dla mnie funkcja prezesa IPN-u i jak powinienem odnosić się do moich obowiązków, zwłaszcza w chwilach wątpliwych, to przypominam sobie to, że kiedyś ja, człowiek bojaźliwy, potrafiłem stanąć w obliczu pewnego wyzwania. Podobną sytuacją był pochód pierwszomajowy, też 1968 roku, po którym, jak mi powiedział kolega, jesteś namierzony. Zdjęcie twoje jest wśród tych, które przekazywane są przesłuchiwanym z prośbą o rozpoznanie. On mnie nie zdradził. To też dla mnie było pewne wyzwanie, jakby spłacenie długu wdzięczności godną postawą. Jeszcze raz dziękuję państwu za przybycie, ciesząc się z państwa obecności.